Jesteśmy na terenie Festynu Archeologicznego w Mrozach. Jest to już czwarta edycja tego wydarzenia. Idea stworzenia tego wydarzenia wzięła się stąd, że w niedalekiej okolicy, ledwie stąd, na 3-4 km od Mrozów, znajduje się zabytek w postaci reliktowych śladów grodziska z X czy XI wieku. No i w związku z tym, że chcieliśmy popromować ten zabytek w świadomości lokalnych mieszkańców i szerzej Mazowszan, stworzyliśmy ten festyn, żeby właśnie pokazać ludziom to, jak mogło wyglądać życie w średniowieczu, jak żyli ludzie. No, dzisiejsza edycja tegoroczna zajmuje się tematyką żywienia. Jadło i napitek jest tematem przewodnim, więc generalnie stanowiska, które tu się znajdują, nawiązują właśnie do różnych form przetwarzania żywności, konserwacji, czy nawet spożywania, tak? Bo to była nam żywność. Nasz festyn zgromadził rzesze rekonstruktorów z całego kraju. Są ludzie z Pomorza, są z gór, są oczywiście także głównie z Mazowsza, ale także goszczą tutaj mieszkańcy gminy Mrozy, całego powiatu. Frekwencja dopisała mimo różnej pogody. Jesteśmy lekko rozczarowani, gdyż wszyscy spodziewali się w mrozach, że będzie szczypało po uszach, natomiast temperatury były mocno dodatnie. Natomiast ci ludzie przyjechali tutaj, między innymi rekonstruktorzy z pasji, z miłości do historii, do przekazywania wiedzy innym. Chcę jak najbardziej ludzi uświadomić, czym jest historia, czym jest archeologia, jakie jest znaczenie zabytków dla nas obecnie. No bo nie są to po prostu przedmioty wyjmowanej ziemi, tylko jest to historia, która powinna być dla nas nauką. Do Mrozów zawsze warto przyjechać, niezależnie od pory roku i powodu. Jest to okolica obfitująca między innymi w zabytki, ale w różne atrakcje lokalne. Natomiast festyn jest świetną okazją do tego, żeby właśnie przyjechać do Mrozów, poczuć tą historię tu na miejscu, w jednym punkcie, odwiedzić nas, wesprzeć to środowisko, też rekonstruktorów, rozwijać tą pasję do historii. Być może niektórzy też złapią bakcyla i zaczną robić to, co my, czyli przebierać się, jeździć też po festynach w całym kraju. Natomiast Mrozy fajnym miastem są po prostu.